Kończy się sierpień, noce robią się coraz dłuższe, jest coraz chłodniej, liście na drzewach zaczynają żółknąć. Już wkrótce wrzesień. Fajnie, nie? No! No! I choć zdaję sobie sprawę, że nawet promocje w supermarketach przypominają wam o tym, co nieuniknione, ja też czuję się w obowiązku dorzucić swoje 3 grosze w związku ze zbliżającym się tym. No. Nowym rokiem szkolnym. Wiem, że nie wszyscy widzowie mojego kanału chodzą w dalszym ciągu do szkoły, ale myślę, że każdy. Niezależnie od wieku, w okolicach czerwca, lipca, a w porywach nawet i sierpnia, czuję taki swoisty luz, z którego we wrześniu trzeba się jakoś wziąć i otrząsnąć. No, chyba że jesteś studentem. Pieprzony szczęściarzu. Tak czy siak, dzisiaj krótko. Do końca sierpnia jeszcze 1,5 tygodnia. To naprawdę dużo czasu, żeby się jeszcze wyspać, trochę zrelaksować i powtórzyć kilka rzeczy z języka angielskiego. Tak, żeby wejść w ten nowy rok na spokojnie. Nieważne, czy wracacie do szkoły, na kurs, czy po prostu zrobiliście sobie trochę wolnego na wakacje. Bo zrobiliście. Co? Tak. I ten kanał na takie powtórki oferuje bardzo dużo. Na tyle dużo, że czasami można się pogubić. A zatem moje propozycje na wrzesień to, jak mówić o teraźniejszości, jak mówić o przeszłości i jak o przyszłości. W ten sposób powtórzycie sobie właściwie wszystkie czasy. I nie tylko. A powszechnie przecież wiadomo, że nauczyciele języka angielskiego wprost uwielbiają zaczynać nowy rok szkolny od powtórki czasów. Uwielbia my. Tak. I to są 3 najważniejsze odcinki na wrzesień. Naprawdę. Gdyby komuś jednak było jeszcze mało, polecam też 2 odcinki, które mówią o wszystkich czasach. Ten pierwszy archiwalny, można powiedzieć, że historyczny wręcz, o parszywej szesnastce, gdzie źle wymawiam słowo continuous. Tak jak w czasach continuous. A nie, bo continuous. I ten nieco nowszy, z troszkę innym, wydaje mi się, że też bardzo interesującym podejściem do sprawy. A jeżeli ktoś się już bardzo nudzi, to w ogóle może rzucić okiem na zeszłoroczną wielką powtórkę czasów. Jak się ktoś bardzo nudzi. I na koniec, już dla zupełnego relaksu, taki bardzo miły odcineczek, dlaczego czasów nie trzeba się bać. Ale na koniec, żebyście się już na samym początku za bardzo nie zrelaksowali. No. To na taki miły początek roku szkolnego z całą pewnością wystarczy. Wszystkie linki do wspomnianych filmów oczywiście w opisie odcinka. Na samym spodzie tego opisu znajdziecie też zresztą linki do wielu, wielu innych odcinków i wielu, wielu innych playlist. Linki do serii gramatycznych i nie tylko. Pamiętajcie jednak, że wrzesień być może już za rogiem, ale jednak w dalszym ciągu mamy wakacje. Tak, także bez przesady. Tak. Jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Skoro już koniec wakacji, to wkrótce też koniec ramówki wakacyjnej. Wracamy do odcinków cotygodniowych i wracamy do wspólnej, ostrej nauki. A zaraz tam ostrej. Już wkrótce też kolejna tura kursów na żywo. Ze mną. Dokładniejsze informacje na ten temat będę ogłaszał na początku września, ale coś niecoś zainteresowani mogą już znaleźć na www.rockyoenglish.pl, gdzie bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam też na Instagrama, na TikToka, na Facebooka Rock Your English. A przede wszystkim zapraszam na kolejny odcinek. A póki co odpocznijmy jeszcze trochę. Co? Jeszcze choć troszeczkę. Tak, Rock Your English!